Doppelganger, no to właściwie w tłumaczeniu wprost sobowtór. To jest nasz drugi film we Wrocławiu. Pierwszy to był debiut Jana Holubka, 25 lat niewinności. Wiadomo, że było to oparte na prawdziwej historii, która faktycznie wydarzyła się we Wrocławiu. Ale też wtedy po raz pierwszy zobaczyliśmy, że Wrocław jest bardzo przyjazny filmowcom. Wiadomo, że ma wspaniałą, świetnie zachowaną architekturę. Jest piękny, udaje w naszym filmie Strasburg. Jego fragmenty, takie jak Renoma, Monopol, Kameleon, czy tu, gdzie stoimy, Sukiennice, no to z łatwością możemy tutaj udawać fragmenty Strasburga z końcówki lat 70. i początku lat 80. W tym filmie szczególnie interesujące jest dla mnie zderzenie PRL-u z Zachodem, z Francją, która wtedy, wiadomo, była krajem i jest dalej, no, zamożnym, pięknym. Czasy są tylko dekoracją, natomiast opowieść jest absolutnie aktualna i jest w pewnym sensie opowieścią tak o sprzedaniu duszy diabłu po prostu. Staramy się wyjść poza schemat takiego stricte thrillera, który tylko i wyłącznie opiera się na jakichś zwrotach akcji, a staramy się opowiedzieć rzeczywiście o człowieku, jego zmaganiu z własnym losem. Mój bohater pracuje na zlecenie, wykonuje swoje zadanie najlepiej jak potrafi, no i na wskutek różnych perypetii losowych i też napotkanej miłości i przeciwności losu musi się zmagać, zmaga się i próbuje, że tak powiem, swoją misję dowieść do końca. Ja mam same dobre wspomnienia z Wrocławia i właściwie no, czuję się trochę tu jak w drugim domu. No.